Dziś opowiem Wam prawdziwe, przerażające historie, które ukryte są głęboko w internecie. Także zaczynamy. Postanowiłam uciec od wszystkiego i schronić się u babci na wsi. Pogoda była piękna, więc liczyłam, że przez cały urlop będę się opalać i plewić ogródek w zamian za wikt i opierunek. Na początku jednak musiałam wyspowiadać się przed staruszką, która nie uwierzyła, że sama tylko tęsknota za nią spowodowała tę wizytę. Opowiedziałam więc o Łukaszu i o tym, jak mnie potraktował po latach związku. Babcia kiwała głową ze zrozumieniem, po czym powiedziała: dobrze zrobiłaś, że wyjechałaś. Tak jest lepiej. Dziękuję, odparłam zaskoczona jej rzeczowym podejściem. Moja mama cały czas rozpaczała, że taka dobra partia przeszła mi koło nosa. Znałam jedną taką, co się nie mogła z rozstaniem pogodzić, skrzywiła się. Wiem, że lepiej odpuścić. Pierwszej nocy wcześniej położyłam się do łóżka, ale nie mogłam zasnąć. Choć przy ludziach próbowałam uchodzić za opanowaną i pogodzoną z rozpadem związku, kiedy zostawałam sama ze swoimi myślami, nie umiałam powstrzymać łez rozpaczy. Nawet nie zauważyłam, kiedy w końcu płacz mnie zmęczył i zasnęłam. Śniłam o kobiecie, która czuła to, co ja. Jej twarz rozświetlały płomienie, w oczach był obłęd. Ogień tylko na to zasłużył, wrzasnęła histerycznie. W tym momencie pożar ogarnął wszystko łącznie ze mną. Poczułam upiorny żar i obudziłam się znana potem. Nic dziwnego, że mam takie głupie sny, pomyślałam. Tu jest gorąco jak w piecyku. Rano wstałam niewyspana i w złym humorze, a kiedy zeszłam na dół, okazało się, że trwa tam zebranie sąsiadek babci. Przykrzykiwały się nawzajem zdenerwowane. Ogień był aż po niebo, mówiła Kasia. Nie widzieliśmy takiego pożaru od... No wiecie od kiedy. I znów ta sama rodzina. Nie mają szczęścia, westchnęła babcia. Ale tym razem nikt nie ucierpiał. Coś się stało? Zapytałam. Panie spojrzały na mnie niepewnie. Dom pani Jadwigi spłonął. To straszne. Przypomniałam sobie starowinkę, sąsiadkę babci, która często ją odwiedzała, kiedy przyjeżdżałam na wieś w dzieciństwie. Zawsze była bardzo miła, ale jednocześnie jakaś taka smutna. Nie miała rodziny, bo jej narzeczony zginął tragicznie. Ojej, umarł w pożarze, przypomniałam sobie. Biedaczka, nie ma się teraz gdzie podziać, ciągnęły. Powiedziała, że obudziła się w środku nocy, bo śnił jej się koszmar. Całe szczęście, bo zauważyła, co się dzieje i zdążyła uciec. A wiadomo, czym ogień się pojawił? Zapytałam. Czy to wypadek? Wszystkie osoby w pomieszczeniu wydawały się jeszcze bardziej niespokojne. Zapewne nieszczęśliwy wypadek, powiedziała stanowczo pani Kasia. U nas na wsi jest spokojnie. Nie ma podpalaczy. Pozostałe tylko jej przytaknęły, po czym zaczęły się z nami żegnać. W końcu zostałyśmy same. Babciu, masz wolne pokoje? Może pozwoliłabyś pani Jadwidze tutaj trochę pomieszkać? Zaproponowałam, tknięta współczuciem dla kobiety. Babcia wyglądała na zmieszaną. Wnusiu, to nie jest dobry pomysł. Wiesz, jak to jest z ogniem. Idzie za pogorzelcami. Jaćkę już raz znalazł. Głupie zabobony. Nie będziemy o tym mówić, ucięła. Przez cały dzień byłam taka zajęta, że nie miałam czasu się nad sobą użalać. Babcia poszła spać z kurami i w końcu miałam czas dla siebie. Temperatura trochę spadła, więc wybrałam się na spacer. Wmawiałam sobie, że będę się włóczyć bez celu, ale w gruncie rzeczy od razu skierowałam się do spalonego domu. Od pogorzeliska wciąż bił żar. Wpatrywałam się w nie niecierpliwie, jakbym podświadomie czekała, aż coś się stanie. Nagle zobaczyłam kątem oka jakiś ruch. Kiedy się odwróciłam, dostrzegłam kobiecą sylwetkę biegnącą drogą. Sama nie wiem, czemu postanowiłam się rzucić za nią w pościg. Goniłyśmy się po wsi w całkowitym milczeniu, aż w końcu trafiłyśmy na kolejne pogorzelisko. Ten budynek ogień musiał strawić już dawno temu. Ze spalonego domu został tylko kikut komina, a fragmenty fundamentów zarastały chwasty. Rozejrzałam się wokół. Tajemnicza kobieta zniknęła, ale po chwili usłyszałam dziki śmiech, który zmroził mi krew w żyłach. Płoń, ogień ci oczyści,
Przed moimi oczami buchnęły płomienie i nagle wszystko pochłonęła ciemność. Obudziło mnie lekkie potrząśnięcie za ramię. Nade mną stała bardzo zmartwiona babcia. Oj, Julciu, Julciu, obudziłaś się, rzuciła przerażona. Kogo? Gdzie ja jestem? Byłam. Śniłaś o Adeli, ona wróciła. Pewnie dlatego, że teraz ty masz złamane serce. Kim jest Adela i czego niby ode mnie chce? Jurek, narzeczony pani Jadzi, on wcześniej był prawie zaręczony z Adelą, która też mieszkała w naszej wsi. Dziwna z niej była panna, niemiła, stroniła od ludzi, ale później Jurek poznał Jadzię i zakochali się w sobie. Po ich zaręczynach w Adelę jakby diabeł wstąpił. Powiedziała, że tego Jurkowi nie wybaczy. W noc przed ślubem w domu Jurka wybuchł pożar. Ktoś ogień zaprószył. Chłopakowi udało się wyprowadzić rodzinę z płomieni, ale kiedy ostatni raz wszedł do środka, już nie mógł uciec, westchnęła. Byłam tam wtedy, gdy słyszałam, jak krzyczy, a obok stała Adela i zanosiła się śmiechem. Wszyscy czuli, że to właśnie ona jest winna tragedii. Kilku mężczyzn złapało ją za ręce i nogi i wrzucili ją do tego płonącego domu, a ona się nawet nie wyrywała. Nawet się śmiać nie przestała. Echo niosło ten śmiech jeszcze dłużej niż krzyki Jurka. Podobno duchy podpalaczy snują się po ziemi, żeby odpokutować, powiedziała babcia. Teraz jak przyjechała tu kolejna panna ze złamanym sercem, znowu się jej palić zachciało. Babciu, to jakiś absurd i zbrodnia. Tak się wtedy robiło. Nie ma gorszego grzechu niż zaproszenie ognia. Już jej nie słuchałam. Wypadłam wściekła i oburzona z domu i biegłam przed siebie, usiłując dojść do ładu ze wszystkim, czego się dowiedziałam. I wtedy znowu usłyszałam chichot. Wiedziałam, że to Adela. Mój ból i przerażenie ją wyzwoliły. Odwróciłam się i pognałam w kierunku domu babci. Wpadłam do kuchni akurat w momencie, kiedy języki płomienia z kuchenki zaczęły lizać zasłonki. Rzuciłam się do gaszenia ognia. Wszyscy zasługują, żeby spłonąć. Wszyscy i wszystko, warczała mi do ucha Adela. Odczep się ode mnie, wracaj do gleby, wrzasnęłam. Ode mnie się nie uwolnisz, od ognia nie ma ucieczki. Babcia pomogła mi w gaszeniu pożaru, a następnego dnia spakowałam się i wyjechałam bez słowa pożegnania. Do tej pory nie potrafię dojść do siebie po tym, co się wydarzyło. Adela powraca do mnie w snach, powtarzając swoje mantry o pożodze i o śmierci. Ostatnio zadzwonił do mnie Łukasz. Chciał porozmawiać, ale boję się myśleć o czym. Jeśli znów rozdrapię te stare rany, jeśli na dobre obudzę Adelę, to cały mój świat może stanąć w płomieniach. Pamiętajcie, aby polecać mój kanał znajomym. Jeśli moje filmy zyskają przynajmniej po 1000 widzów, zawsze przygotuję coś ekstra. Do zobaczenia.